Jak to mówili w kultowym misiu, jest zima, to musi być zimno i jest zimno, ale wpływa to jakikolwiek sposób na przygotowania do sezonu żużlowego? No na chwilę obecną jeszcze nie, wiadomo, że mamy dopiero nawet nie połowę lutego, także na chwilę obecną przygotowujemy się fizycznie na sali i na siłowni. Pracujemy w warsztacie nad sprzętem i tak jeszcze gdzieś tam całościowo ten sprzęt do nas nie dotarł, także na chwilę obecną nic się nie dzieje, my się te dwa trzy, godnie, dwa, trzy tygodnie jak będzie zimy to się nic nie stanie. Tak naprawdę gorzej jak się przedłuży, bo to już pamiętasz taką zimę, gdzie trenowaliście w rano przy przymrozku, a śnieg był zgarniany na murawę. No, takich zim było wiele poprzez, poprzez ten czas, kiedy ja jestem gdzieś tam związany z tym sportem, ale no, ostatnio się nie zdarzało przez tam 10 lat. Mam nadzieję, że tym razem też nie sparingi w miarę szybko są poplanowane, ale jak mówię, jeśli wyjedziemy do 10 marca, to się nic nie stanie. 10 marca, ale tak naprawdę no to jest miesiąc, to jest miesiąc, ale też no, prognozy mówią do końca lutego przynajmniej takie mrozy i to siarczyste, jak będzie dłużej to zrobi się problem? Ech, jak będzie dłużej no to, ale to myślę to zawsze jest tak, że to jest problem cało, całej ligi, nie tylko naszej. My tak szybko zawsze wyjeżdżamy na tor, chociaż no, teraz ostatnio też gdzieś tam na północy, na zachodzie w Gorzowie mniej pada niż u nas, niż w Ostrowie. No zobaczymy, na razie to jest tak jak dybania. No liczymy, mówię, liczę na to, że gdzieś tam potrzyma ten brus jeszcze 2-3 tygodnie, później tydzień na przygotowanie toru i, i zaczynamy.